Cześć, witam Was w filmie Przejazdy po makiecie. Na makiecie niedziela. Przygotowałem materiał w piątek, na niedzielę ledwie dwa dni temu. No i w związku z tym mam parę rzeczy do opowiedzenia. Na początek o makiecie. O makiecie nie będę mówił nic. To, co zobaczyliście, to zobaczyliście. Więcej omówię to wszystko oczywiście w poniedziałek w specjalnym odcinku poświęcony pracom na makiecie i tam generalnie te tematy będą ruszone. Stąd jeśli macie jakiś komentarz w tym temacie, to zwyczajnie poczekajcie do jutra i tam mi skomentujcie, bo przyznam się, że będę chciał Was zapytać w jednym temacie. Wdzięczny za cenne uwagi. Stąd z tym czekamy do jutra. Jako tylko jeszcze dodatek do tutaj tematu makiety dopowiem, że semaforami na razie się w dalszym ciągu nie przejmujemy. Prawie wszystko jest zrobione, z tym tylko, że w dalszym ciągu jeszcze nie mam zdublowanej komórki aplikacji samej, bo nawet i plan makiety w aplikacji Z21 nie jest jeszcze ukończony, żeby go po prostu przenosić do drugiej komórki, a mam w tej komórce, którą właśnie nagrywam. Dobra, tyle też o makiecie i tak technicznie. Teraz tu. Jak widzieliście, już nie miałem siły specjalnie się z tym bawić. Nie udało mi się ostatni manewr wtoczenia wagonów na bocznicę. Nie udało mi się i zostawiłem to też świadomie, to po to, żebyście wiedzieli, z czym niestety mamy do czynienia, jeśli bawimy się wagonami, tutaj Albert model, szutrówkami. Chodzi w zasadzie o prawie wszystkie edycje. One no, nie mają najlepszych walorów jezdnych. Każdy z tych modeli należałoby popoprawiać i poprawiać toczenie się osiek tutaj zestawów kołowych w gniazdach. Plus obracanie się wózków, sprawiają one troszeczkę problemów i ostatnią scenę Wam zostawiłem, natomiast może zauważyliście, że w pewnym momencie pojawiły się tutaj klucze w pierwszym wagonie, musiałem go dociążyć. Musiałem dociążyć, wcześniej wszystko fajnie jeździło, a później na tym samym kółku zaczęło się wykolejać. Akurat w pierwszym wagonie bardzo słabo obracają się wózki. Wagon tu za lokomotywą i radził sobie całkiem nieźle przez jakiś czas i nagle stwierdził, że przestanie sobie radzić. Dociążyłem go i dojechałem ze scenami filmu do końca. Tak też jest. Te dwa środkowe wagony akurat problemów nie sprawiają, ale o tym będzie o nich stosowny unboxing już niedługo, stąd jedna rzecz, jedna tam jest, jedno spostrzeżenie w tym filmie i chyba będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie chodzi o wózki, ale to nie będę zdradzał więcej tam. Teraz tak, co do modeli. Szutrówki i tak zwane dampkary, czyli wagony z rodziny 411V i 418V, to są produkty Alberta. Specjalnie dobrałem tak, żeby no, nie było to PKP, nie było to PKP Cargo. Są to modele PPMT, te zielone i jakieś tam inne też takiego przedsiębiorstwa utrzymania torów w Kielce Herbskie, o ile dobrze pamiętam stację, to jest ten model z kluczami i pnu IK, te dwie żółte szutrówki. Modele są poza tymi dwoma szutrówkami w zasadzie z piątej epoki, stąd dopasowałem je może trochę fikcyjnie, ale do Koziołka PTK Holding Zabrze, a nóż widelec akurat trafiło mu się, że nie wiem, gdzieś tam może przeciągał parę takich wagonów. Stąd tak sobie to wymyśliłem. Kolorystycznie mi pasuje, czasami mam takie ciągoty, zresztą nie tylko ja, żeby coś, co nie do końca ze sobą jeździło, ale jak ładnie wygląda na makiecie, to zestawiamy i tak mi ta lokomotywa świetnie pasowała tutaj do tego pociągu. Stąd
taki powód. Drugi powód, chciałem się nią też przejechać. Akurat ona nie powinna być specjalnie wymagająca i nie sprawiać problemów w nowych częściach makiety, bo to jest jednak lokomotywka malutka. Natomiast dobór drugiej lokomotywy zamiast na przykład identycznego koziołka DBE, żeby wszystko pasowało, tutaj dobór jest świadomy. Sześcioosiowa, tak zwany czmiel, sześcioosiowa lokomotywa czechosłowacka dawna też jest modelem wymagającym i być może akurat dokonałem złego wyboru, bo wziąłem sobie tutaj lokomotywę Pico. Z tego co pamiętam, to ta Roco była dosyć wymagająca. Prawie że identyczny model, ale gdzieś tam te właściwości jezdne Roco jednak miał, w mojej opinii, minimalnie gorsze, jeśli chodzi o wymagania względem torowiska, względem równości toru, stąd pewnie też wyciągnę któregoś dnia i tamtą lokomotywę, ale na początek wyciągnąłem pikowską i ta sobie świetnie tutaj poradziła. Nie było nawet jednego zacięcia, nawet jednego wykolejenia, wszystko bardzo ładnie jeździło, zresztą z identycznymi wagonami, jak tutaj ten pierwszy skład. I to właśnie tyle chyba w temacie tego zestawu modeli. Akurat chciałem pokazać takie pociągi robocze związane z budową torów. One sobie już tutaj jeżdżą. U mnie prace torowe chyba praktycznie dobiegły już końca. Co miałem zrobić, to zrobiłem, ale tak jak powiedziałem na początku tego komentarza, o tym wszystkim opowiem jutro. To oznacza, że ni mniej, ni więcej, tylko pora już kończyć ten film. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do oglądania innych filmów, oczywiście już jutro z prac na makiecie. Żegnam się z Wami. Cześć.